Łukaszenka obawia się przywrotu. Mobilizuje urzędników Aleksandro Łukaszenka obawia się przywrotu. Mobilizuje urzędników, strasząc ich wojną. Przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka wezwał białoruskich urzędników do wyciągnięcia wniosków z powyborczych protestów z 2020 rok. Ostrzegał też przed powtórzeniem się scenariusza z Ukrainy. Nie chodzi o to, że będę biegał tu z karabinem maszynowym. Wy będziecie, mówił. Aleksandra Łukaszenka spotkał się z lokalnymi urzędnikami i przedstawicielami władz na seminarium pod tytułem Aktualizacja metod i form pracy z ludnością na poziomie lokalnym. Obszerne fragmenty jego wystąpienia podaje Państwowa Agencja Belta. Jeśli nie wyciągniemy wniosków z tego, co działo się w 2020 rok. I później po wyborczych protestów przeciwko reżimowi Łukaszenki, ret, to uczynimy ogromny krok w stronę scenariusza z Ukrainy. Ale to będzie dużo trudniejsze dla nas niż dla Ukraińców. Nie straszę was, wiecie, że nie mówię tego bez powodu, mówił przywódca Białorusi. Moi drodzy, niech Bóg broni nas przed tym, by doszło tu do jakiegoś zamieszania. Wtedy my, władze, pójdziemy dalej. Nie chodzi o to, że będę biegał tu z karabinem maszynowym, to wy będziecie biec przede mną, ostrzegł Łukaszenka. Łukaszenka na wojnie z aktywistami. Chce oczyścić społeczeństwo. W swoim przemówieniu białoruski dyktator wezwał też do oczyszczenia społeczeństwa z osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych. Wabią ludzi pozornie szlachetnymi ideami, które we właściwym czasie nabierają politycznego znaczenia. Widzieliśmy to w 2020 rok. Ludzie napędzani chęcią pomocy potrzebującym, ochroną przyrody, zwierząt stawali się zakładnikami niszczycielskich sił sterowanych przez Zachód. Okazuje się, że te organizacje nikomu nie pomagały i nie zamierzały pomagać, twierdził Łukaszenka. Organizacje porównał do małych wysp, które za zgodą lokalnych władz wchłaniały to, czemu władze białoruskie były zupełnie przeciwne. Na szczęście proces ten już minął. Chciałbym, aby władze zrozumiały, że społeczeństwo musi zostać oczyszczone, dodawał Łukaszenka.